Zobaczcie, mam zrobiony nowy manikir. Serio, Diana, nic nowego, znowu niut. Kitty, nie zauważyłaś? Przecież je trochę skróciłam. Dziewczyny, niedługo nowy rok, może zrobicie sobie noworoczny manikir, jakaś czerwień z płatkami śniegu. O, maskotko, to ty się znasz na paznokciach? No co, byłoby fajnie, bo wszystkie macie takie bezbarwne. I co z tego, maskotko? Ja mam jasno-różowe i podobają mi się takie. Słuchajcie, dziewczyny, maskotka ma rację. Może następnym razem zrobimy coś innego. Dziewczyny, wasze gumy, pełna maszyna, tak jak prosiłyście. O! Bierzcie, ja płacę, weźcie tyle, ile chcecie. Ach, bogate dziewczyny, pełna maszyna gum. Może sprawdzimy, czy są chciwe? Pewnie, że są. Zapytajmy, może nas poczęstują. Jakie to pyszne. Tak, smak dzieciństwa. Ale im to smakuje. Chodź, zapytamy. Dziewczyny, a my też możemy dostać gumy? Futbolistki, nie chcecie zbyt wiele? Obgadujecie nas za plecami, a chcecie, żebyśmy was dobrze traktowały. Dziewczyny, spokojnie. Futbolistki, częstujcie się. Są takie hojne. Szybko, zanim się rozmyślą. Dobra, dobra. No tak, chłopaki, niedługo nowy rok. Trzeba wymyślić prezenty dla dziewczyn. Ja już nadkupiłem. Jak, to nie kupujesz z nami? Jak i ty kupię puszystą zabawkę i dołożę trochę kasy. Będzie się nią bawiła i zobaczy, o, 100 dolców. O, Kitty się ucieszy. A ja nie mam dziewczyny, więc nie ma problemu z prezentem. Ale chciałbyś Dianę. No niby tak, ale ona jest dziewczyną Smajla, więc nie mogę dać jej prezentu. Prawda? Mały, a ty nie wiesz, że prezenty na nowy rok nie daje się tylko dziewczynom, ale też przyjaciółkom? Możesz dać Dianie prezent jako przyjaciel, będzie zadowolona. Ale one są fajne. Klasa. Ach, jacy oni są fajni. Chłopaki, cześć. Jesteś taki fajny. Smajl, muszę z tobą porozmawiać. A ja z Zakatem. Romeo, pogadajmy. Co ona usłyszała o prezentach? Pogadamy, Nat. Ajz, jesteś taki dobry. Jasne, że tak. Fajny blondynek. Jesteśmy fajną parą, pasujemy do siebie. Ciekawe, o czym szepczą koszykarze? Pewnie zastanawiają się, co nam podarować na nowy rok. Tak, nigdy nie dostałam prezentu od Zakata. Teraz będzie okazja. Króliczki, wasze kostiumy. Wyprałam, wyprasowałam. Pachną świeżością. O, Jana, dziękujemy. Wczoraj wzięła, a dzisiaj przyniosła. Szybko. Dziewczyny, starałam się. Mam nadzieję, że mi zapłacicie. Nat, twoja spódniczka była trochę podarta. Zaszyłam ją. Uważaj, gdzie siadasz. Moja spódniczka była podarta? Niemożliwe, była cała. To moja. Tam była nitka. Pociągnęłam za nią i zepsułam spódnicę. Maja, to twoją spódniczkę zaszyli, a nie moją. Dziewczyny, wykonałam swoją robotę i czekam na zapłatę. Obojętne, czyją spódniczkę zaszyłam. Proszę, Jana, zasłużyłaś. Bardzo wam dziękuję. One są takie bogate. Tak, znalazły asystentkę, która pierze ich kostiumy. Też bym tak chciała. Dziewczyny, a może trzeba wyprać albo wyprasować coś innego? Zawsze jestem gotowa do pomocy. Jana, jak coś, to zadzwonimy do ciebie. Dziękujemy za wyprane i wyprasowane kostiumy. Dziewczyny, jestem gotowa wam pomóc. Dzwońcie, jak będziecie mnie potrzebować. A teraz mogę iść wydać pieniądze. Jana, a nie zapłaciłaś Janie za dużo? 1000 to za dużo jak za 4 kostiumy. Dziewczyny, za dobrą pracę jestem gotowa dobrze zapłacić. Patrzcie, jak ładnie ogarnęła nasze kostiumy. Dziewczyny, skoro już mam kostium, to może pójdziemy na trening. Maskotko, na pewno pójdziemy. Możemy dokończyć naszą latę? Kończcie latę i potrenujmy. Dobrze. Pizza, ice, przyszłam wydać dużo pieniędzy. Super. Co chcesz, Jana? Mam ochotę na dużą wegańską pizzę, lody czekoladowe, lody o smaku gumy balonowej i duży kubek gorącej czekolady. Dobra, usiądź, Jana, za niedługo będzie gotowe. Lubię takie duże zamówienia. A wiecie, skąd mam kasę? Pracuję jako asystentka cheerleaderek króliczków i bardzo dobrze mi płacą. Widzisz, Ice, króliczki dobrze płacą asystentce. Ja też chciałam iść. Nie poradzisz sobie z dwoma pracami. Dobra, zrób zamówienie Jany. Co przegrywę? Pokażecie mi szafki, czy mam samemu je sprawdzić? George, czemu chcesz sprawdzać nasze szafki? Co zrobiliśmy? Co chcesz znaleźć w naszych szafkach? Moja szafka jest pełna środków do higieny. Nie możesz otworzyć mojej szafki. Więc tak, dostałem anonimową informację, że w szafce przegrywów znajdują się jakieś fajerwerki. Co? To kłamstwo. Tak, nie mamy fajerwerku. No dobra, to pokażcie mi swoje szafki, albo za chwilę sam będę je musiał sprawdzić.
Chciałbym wiedzieć, kto podaje takie anonimowe informacje. To pewnie ktoś, kto nas nie lubi. Słuchaj, Tomas, naprawdę nie masz fajerwerku? Nie, czyli skąd mam mieć fajerwerki? Przestańcie szeptać i pokażcie szafki, bo się zdenerwuję. A niech to, co on tu robi? Dobra, zaraz pokażę szafkę, ale będziesz zaraz przepraszał. Zobacz, nie ma żadnych fajerwerków. Dobrze, browiasty, dobrze. Teraz ty, Tomasz. Ja nie pokażę. Tomas? Nie będę pokazywał. Przegrywę, co się dzieje? Co zrobiliście? Jakiś anonim powiedział, że w naszej szafce są fajerwerki. Teraz George sprawdza nasze szafki. Ciekawe, kto na was doniósł? Nie mów. Tomasz, czekam. Nie będę pokazywał. Och, George, tak krzyczysz, że się przestraszyłam. Blondie, nie zwracaj na siebie zbyt wiele uwagi. Może się rozstał ze swoją dziewczyną? Tomasz, pokaż mi tą szafkę. Nie. Blondie? Witaj, George. Blondie. Pokaż mi swoją szafkę, może ty tam chowasz fajerwerki? Wszystko jest możliwe, George. Przecież to żaby. Co? Fajerwerki u mnie w szafce? Zwróciłaś na siebie uwagę, świetnie. Dobra, to bądźcie cicho, a ja sam sprawdzę szafki. Tomas, nie masz nic w szafce. Będzie teraz sprawdzał. Mój kluczyk jest schowany. To koniec. Teraz otworzy moją szafkę, a tam będzie serce z napisem Kocham cię, George. Blondie, on nie odkryje niczego nowego. On to wie. Trzeba było odkleić tą naklejkę. Jak otworzy moją szafkę, to będzie koniec. Co, masz tam coś zabronionego? Nie ma tam nic zabronionego. Tylko po prostu bałagan. Oh my god. Chłopaki. Oj, idę do waszych szafek. Mówiłam, że mam tam bałagan. O, ale zapaszek. To zgniła kanapka. Pójdę do George'a. Muszę z nim pogadać. Idź, idź. On znowu cię odrzuci. Słucham. George, nie masz ochoty na coś smacznego? Może na gofry czekoladowe? Blondie, mam pracę, a ty stoisz i mnie rozpraszasz. Dobrze, pracuj. Blondie, co się stało? Klucz. Gdzie jest klucz? Nie wiemy. Kto jest właścicielem tej szafki? Nie wiemy. George Thomas, to szafka Tomasa. Daj klucz. Zak. Słuchajcie, mogę wam zaufać? Tak. Mogę wam powierzyć dużo pieniędzy? Pieniądze? Tak. Słuchajcie, dam wam dużo pieniędzy i będziecie musieli kupić 3 mikroskopy. Nie wydajcie ich na głupoty, tylko kupcie 3 mikroskopy. Okej, kupimy mikroskopy. Mamy opuścić lekcję i iść po mikroskopy? Super, może weźmiemy auto? Tak, możecie, ale nie mówcie nikomu, bo będzie więcej takich wolontariuszy i każdy będzie chciał wyjść, okej? Nauczycielu Mike, nie martw się, my... Super, kupcie 3 mikroskopy i będzie odpoczynek. Możecie iść do kawiarni albo kupić sobie ciastka, cokolwiek. Bez problemu, pani Mike. Za pieniądze będę odpowiedzialna ja. Nauczycielu Mike, nie martw się, będę wszystko kontrolować. Dobra, pani Mike, wychodzimy, musimy jeszcze zadzwonić do Laury. Nikomu nie mówimy. Dobra. Dobra, jeden mikroskop dam babci, drugi tacie, a potem jeden Abby. Ekstra prezent noworoczny. Diana, kolana nam się trzęsą. A czego chciałyście, dziewczyny? Mówiłam, że to będzie ciężki trening przed zawodami. Diano, ale nie taki ciężki, zobacz. Nad, nie dramatyzuj, ja też tak potrafię zrobić. Dobra, dziewczyny, wiemy, że treningi przed zawodami są trudne. Przestańmy narzekać. Popieram Maję, wyciąga dobre wnioski. Dziewczyny, miałyśmy dużo odpoczynku. Dziewczyna, mogę błyszczącą koszulę na konkurs? Chciałbym błyszczeć przed całym stadionem. Maskotko, ty już błyszczysz. Maskotko, nie zostajesz w cieniu króliczków. Po prostu chcę wyglądać ładnie i elegancko. Dziewczyny, o czym chciałyście z nami pogadać? Chłopaki, mamy do was pytanie. Ale zanim odpowiecie, najpierw się zastanówcie. O, ciekawie. To słuchamy. Co to za pytanie? Chłopaki, niedługo mamy nowy rok i chciałyśmy z dziewczynami o coś zapytać. Jakie prezenty chcielibyście dostać? Tylko chłopaki, niezbyt drogie. Ja już przygotowałam niespodziankę dla maskotki. Romeo, powiesz mi do ucha, jaki chcesz prezent na nowy rok? A proszę, podoba mi się ta rozmowa. Ja bym chciał... Apple Watcha. Dobra, zapamiętałam, Smile. Zakat? Kitty, ja bym chciał iPhone'a czarnego. Po co zadajesz takie dziwne pytania? Dobra, zastanowię się. Romeo, co chcesz dostać? Ja bym chciał słuchawki, żeby słuchać muzyki. Takie ogromne bym chciał. Okej, chłopaki. A chcecie wiedzieć, co my chcemy dostać?
Halo, czekajcie dziewczyny, nie zapytałyście mnie, co ja bym chciał na Nowy Rok. Zapomniałeś o mnie? Timur, dla ciebie prezent jest już gotowy. Diana, może mu powiemy? Nie, to będzie niespodzianka. Dobra, kochanie, mogę czekać na niespodziankę od ciebie. Diana, on nie zasłużył na prezent. Przez cały rok źle się zachowywał. Zgadza się, ciągle z nim problemy. Chłopaki, teraz wasza kolej. Romeo, ja na Nowy Rok chcę bluzę z kapturem Gucci. Spełnisz moje życzenie? Nat, mogę ci dać Pucci, a nie Gucci'ego. Tamte są za drogie. Pucci? Nie, Romeo. Sam noś Pucci. Ja chcę Gucci. Smile, prezent, który ja chcę, dużo kosztuje, więc pomyślałam, że możesz się złożyć z Timurem. Diana, co masz na myśli? Dla ciebie jestem gotów rozbić skarbonkę. Ja na Nowy Rok chciałabym dostać case'a do telefonu z diamentami. Wyślę wam linka, gdzie możecie je kupić. No to jak, Timur, masz w skarbonce wystarczająco dużo monet? Nie martw się o to, wystarczy. Diana, dostaniesz swój prezent. No, torebkę Hermes kupię od Diany? Kitty, jeszcze pamiętasz? Oczywiście, zakat, a ty dasz mi bransoletkę Cartier. Czego wy sobie życzycie, dziewczyny? Jesteście takie nieskromne. Co? Biżuteria Cartier. A to dostaniesz taką, Kitty. Dobrze, zakat, tylko z białego złota. Maskotko? Maja, obgadaliśmy już prezenty. Nie mów tego na głos, bo zostaniemy wyśmiani. Co to za prezent? Nie powiem. Dziewczyny, wy same chciałyście gadać o prezentach. Chyba, że chcecie pogadać o czym innym. Tak, Smile, chciałyśmy jeszcze porozmawiać o tym, gdzie spędzimy Nowy Rok. Może w domu Lady Bunny? Tak, nie chcę świętować Nowego Roku w niebieskim domku z przegrywami innymi. Tak, w domku Lady Bunny będzie świetnie. Świetnie, ale musimy każdemu kupić piżamy i kapcie, żeby wszyscy byli ubrani jednakowo. Nerwowo! Tak, zrobimy sobie dużo selfie. Tak, Nowy Rok będzie świetny. Czemu wszyscy na różowo? Może wy na różowo, a my na niebiesko? Romeo, Nowy Rok jest w domku Lady Bunny, więc musi być cały na różowo. Oj, Timur, podoba mi się to, że zgadzasz się na wszystko. No mi się nie podoba, że się na wszystko zgadza. Diana, jak mógłbym się nie zgodzić? Timur, nie zaczynaj. Ja nie mogę, wychodzę ze szkoły. Ja już tak nie mogę. Ja go kocham, a on mnie ignoruje. Blondie, nie kochasz go, to tylko zauroczenie. Ten George nie jest na tyle przystojny, żeby za nim płakać. Mi się wcale nie podoba. Jak to nie jest przystojny? Chcecie powiedzieć, że mam zły gust? On jest taki uroczy. Blondie, zaczyna nas to irytować. Ciągle marudzisz. I ciągle ocieramy twoje łzy. Blondie, zobacz, ile papieru rozrzuciłaś po podłodze. Mam pomysł. Nie musicie mnie pocieszać. Porozmawiam z Dianą, a ona porozmawia z George'em. I wtedy nie będzie miał wyboru. Co ty wymyśliłaś? Czemu z tym pójdziesz do Diany? W czym Diana ci pomoże? Powie George, bądź z Blondie, proszę. Blondie to zły pomysł. Jesteście zielonymi głupkami. To szkoła króliczków, a George nie chce stracić pracy. Będziesz dłużna Dianie na zawsze. Tak, Blondie, jesteś taka trudna. Zmieniasz zdanie co chwilę. Nie, po prostu jestem zmęczona tym, że wszyscy chłopcy mnie odrzucają. Zobaczycie, George będzie mój. Dziewczyny, nie powstrzymamy jej. Racja, dziewczyny, nie powstrzymacie mnie. Jana, dobrze wykonujesz swoją pracę. I mamy do ciebie prośbę. Dasz radę zrobić porządek w garderobie? O ile to dla ciebie nie trudne. To nie jest trudne, płaci cię bardzo dobrze. I możesz wyczyścić moją szafkę. Tam się roztopiła szminka. Nie, stop, dziewczyny. Jestem waszą asystentką, a nie sprzątaczką. Oczywiście, Jana, ale musisz dbać o nasze rzeczy. Mogę dbać o wasze rzeczy, ale nie będę czyścić roztopionej szminki. Dziewczyny, to nie jest asystentka. Czy asystentki tak się popisują? Powinnaś dbać o nasze rzeczy. Powiedziała ci, że nie wyczyści roztopionej szminki. Jana, zajmiesz się naszymi sprawami? Możemy na ciebie liczyć? Hej, Diana, mogę z tobą porozmawiać? To naprawdę ważne. Nie ma problemu, dziewczyny. Jutro nie poznacie swojej garderoby. Blondie, co może być ważnego między tobą i mną? Diana, ja rozumiem, że jesteśmy pokłócone, ale mogę z tobą porozmawiać? Nienawidzę, gdy Blondie zabiera Dianę. Czego ona od niej chce? Jak ją zabrała, to znaczy, że czegoś chce. Blondie nigdy nie woła Diany bez powodu. Diana, bardzo podoba mi się George. I? Po prostu mnie ignoruje i mnie nie zauważa. Chcę, żebyś z nim porozmawiała, bo wszyscy chłopcy mnie odrzucają. Blondie, czemu wciągasz mnie w swoje historie miłosne? Kiedy ja mam jakieś problemy prywatne, nikogo nie angażuję.
Poczekaj chwilę, Diana. Króliczki, to prywatna rozmowa, nie podsłuchujcie. Dziewczyny, później wam wszystko opowiem. Diana, porozmawiaj z nim, proszę. Powiedz mu, że bardzo go lubię. Będę mieć wobec ciebie dług. Poprosisz o co chcesz. Dobra, Blondie, mogę z nim porozmawiać. I nie będziesz mi nic winna. Gdzie jest George? Na dole, pilnuję wejścia do szkoły. Porozmawiam z nim, a potem napiszę do ciebie SMS-a. Nie, chcę wszystko usłyszeć. Dobra. Słuchaj, Blondie, będziesz ciągle chodzić za Dianą? Dziewczyny, muszę porozmawiać z George'em. Chodźmy. Oho! Witaj, George. Dzień dobry. Nigdy nie wchodził? Nie, nikt mnie nie mijał. Super. George, chcemy z tobą porozmawiać. Jedna ładna dziewczyna cię lubi. Ładna w cudzysłowie. Kitty, nie teraz. Dziewczyny, jestem teraz w pracy. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie, George, możesz pracować. Po prostu zrozum. Nie lubię, gdy ktoś w tej szkole cierpi. I tak się złożyło, że cierpi jedna blondynka. Może zwrócisz na nią uwagę, żeby nie biegała za moją przyjaciółką? Kitty... Dziewczyny, może nie będziecie mnie pouczać? George, czemu jesteś taki surowy? Nie masz serca ani duszy? Dziewczyny, zaraz zadzwonię do nauczyciela Majka. Jestem dorosły i moje uczucia, serce i dusza to moja sprawa. Rozumiem, ale ta dziewczyna przez ciebie cierpi, a ciebie to nie obchodzi? Dziewczyny, nie będę z wami o tym rozmawiał. A ty co, wyrzucasz nas? Nie chcesz nas słuchać? Słuchajcie, mam dziewczynę i nie interesuje mnie Blondie, więc nie przychodźcie do mnie z takimi tematami. Jana, ta rozmowa chyba się skończyła. Chyba tak. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak źle czuje się ta dziewczyna. A George'a to nie obchodzi. Najważniejsze dla niego jest to, że nigdy nie wszedł do szkoły. Blondie, próbowałyśmy. Nie podoba mu się? Słuchaj, nie smuć się, może po prostu potrzebuje więcej czasu. Nie, on mnie po prostu nie lubi. Chyba zaraz zwymiotuje. Blondie, nie płacz, wszystko będzie dobrze. Dziewczyny, co mam robić? Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa. Blondie, wszystko będzie dobrze. Diana, mogę spać u ciebie w domu? Bo żaby w ogóle mnie nie wspierają. Spać u mnie w domu? Diana, jak ona będzie nocować w twoim domu, to koniec naszej przyjaźni. Ale ona źle się czuje, Kitty, naprawdę źle.